Maciej Gogołkiewicz zapraszam na drugi odcinek podcastu Operetkowe Info. W tym odcinku usłyszycie o strzelaniu z bicza, tańczeniu na róże, o miłości, w której bohaterowie karmią się nie tylko uczuciami. Bez obawy nie wybraliście złego podcastu, to przede wszystkim odcinek o powracającej do Opery Bałtyckiej po przeszło dwudziestu latach księżniczce Czardasza Imre Kalmana, tym razem w reżyserii Jerzego Snakowskiego. Już przed premierą artykuły prasowe wróżyły sukces, a bilety na premierowy set sprzedały się błyskawicznie. Być może to zasługa nieśmiertelnych szlagierów z tej operetki, a być może, w co bardzo chcę wierzyć, wracającej mody na operetkę w nieco nowocześniejszym wydaniu. Gdańska księżniczka Czardasza to rewiowe schody, pióra, oszałamiające kostiumy, wspaniałe choreografie i przede wszystkim doskonała zabawa. Wyborny humor, doprawiony szczyptą współczesności. Nasze drugie podcastowe spotkanie podzieliłem na trzy akty. W pierwszym zapraszam na spotkanie z reżyserem oraz twórcami najnowszej inscenizacji księżniczki Czardasza. W drugim akcie gośćmi tego odcinka będą artyści występujący w spektaklu. W trakcie nagrań, zrealizowanych podczas prób, udało mi się porozmawiać z częścią obsady. O granych przez nich postaciach. Na koniec odcinka chcę zaproponować podcastową listę przebojów. Nie bez powodu o Czardaszce mówi się, że to niekończąca się lista szlagierów. Moich rozmówców zapytałem o ich prywatny numer jeden tej listy. Ciekawi, który utwór wszedł na sam szczyt, zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu, a w nim także nieco dźwięków z próby. Księżniczka Czardasza Imre Kalmana to banalna historia o księciu Edwinie zakochanym w szansonistce Sylwii. Uczucie jest na tyle silne, że nasz główny bohater gotów jest popełnić mezalians i poślubić artystkę. Nie podoba się to jednak ojcu Edwina, ten chce doprowadzić do ślubu z zamożną hrabianką Anastazją. Sylwia dowiaduje się o zaręczynach ukochanego i wyrusza do Monachium. Na balu, udając żonę hrabiego, oczarowuje wszystkich łącznie z niedoszłymi teściami. Po wielu zwrotach akcji Edwin i Sylwia. Padają sobie w ramiona, a stary książę akceptuje wybór syna. Przy okazji dowiadujemy się, że księżna, matka, także była szansonistką, więc jak przyznaje książę, jego syn jest najwyraźniej genetycznie obciążony. Reżyser księżniczki Czardasza, Jerzy Snakowski, przenosi akcję operetki z Budapesztu do Berlina, z Wiednia do Monachium i nieco przesuwają w czasie do przełomu lat 20. i 30., Ubiegłego wieku. Chociażby dlatego, że jakoś nie kręci mnie specjalnie zabawa w folklor, w Czardasze, to raz, dwa. Pozostaliśmy jednak w przeszłości. Akcja się dzieje no, 100 lat temu, tak? My lubimy gloryfikować przeszłość, zawsze mi się wydaje, że kiedyś to, były, kiedyś to były naprawdę dobre czasy. Ten świat kiedyś był wspaniały, bo teraz jest do niczego. Więc Wiedząc, jakie są oczekiwania widza, co on lubi, zdecydowałem się, że zostaniemy w przeszłości, aczkolwiek ja przesunąłem akcję o 15 lat, bo y, zaraz akcja operetki się dzieje w 1915 roku. Wydaje mi się, że ona się współcześnie dzieje, do czasów, kiedy powstawała. Przy czym nie do końca mi chyba wizualnie odpowiadała tamta epoka, bo rok 1915, w ogóle ta czardaszka, to jest strasznie ważna w ogóle operetka w historii naszej cywilizacji, bo to jest taka operetka, która pokazuje, że nastąpiły nowe czasy, że nastał w końcu XX wiek. To jest, proszę zwrócić uwagę, że to jest taka operetka, gdzie pokazane są zmiany społeczne. W tych operetkach wcześniejszych, Zemstań Toperza, Baron Cygański, dochodzi do wymieszania, czyli hrabia, książę z pokojóweczką, z tancereczką, yy, hrabina z lokajem, ale w finale Hrabina wraca do hrabiego, a pokojówka do lokaja, bo każdy w tym feudalnym świecie zna swoje miejsce. I nagle wybucha pierwsza wojna światowa, która po prostu już ostatecznie na cztery strony świata przegania ten feudalny świat. I pierwszy raz w operetce szansonistka jednak wychodzi za arystokratę. Świat się, świat się zmienił. I jakbyśmy to wstawili, nie wiem, w 1915 roku, to jeszcze by to trochę trąciło tym minionym światem. Jednak lata 20, kiedy następuje przede wszystkim zmiana roli jakby kobiety. W końcu nagle biali mężczyźni dostrzegają, że istnieje jeszcze jeden gatunek ludzki, czyli kobieta. Kobieta staje się wyzwolona, staje się odważna. I dla mnie najważniejszymi słowami w tej operetce są słowa, które padają z ust Feriego. Gdy Sylwa zostaje poniżona przez tego, tą męską, szowinistyczną świnię, jaką jest Edwin, przepraszam, jakoś nie potrafię do niego zapałać z sympatią, on mówi do niej, gwiszcz na to. Przecież ty jesteś zdolną i dumną artystką. Artystką, tak czy nie? To jest spektakl o tym, o artystkach, o artystach. O tym, że świat bez nich jest bez sensu, bo jak ona opuszcza warietę czardas, bo tam się rozgrywa akcja, to, wszystko umiera. A jak wraca, wraca tam w życie, wraca kolor. Drugi akt rozgrywa się w Monachium, w Bawarii, w Pałacu Starej Arystokracji. I tam postawiliśmy pewien taki mrok, taki leśny mrok, jodłowy, jodłowy las, nie sosnowy, jodłowy las, poroża jeleni. I wśród tej scenerii Sylwa odgrywa swoją komedię, ratując, usiłując ratować swoją godność. Inscenizacja księżniczki Czardasza w reżyserii Snakowskiego przynosi nieoczywiste rozwiązania dotyczące postaci Anastazji oraz księżnej, matki Edwina. Mam takie podejście. Zobacz jak robią to inni i zrób dokładnie odwrotnie. Zawsze te nastki to są takie słodkie, eteryczne, naiwne. I takie to jest empluajz. Pomyślałem, no to zróbmy inaczej. Bardzo fajne są duże dziewczyny. Wszyscy lubią duże dziewczyny. I te duże dziewczyny często artystki mają kompleksy. Nie są obsadzane, bo są właśnie za duże, mają nadwagę, a to jest wspaniały atut. To jest coś cudownego, co należy wykorzystać i ja to właśnie robię i sobie wymyśliłem, że taka nastka z Boni to jest taka pani i pan kuleczka, którzy okazują sobie miłość, sobie miłość karmiąc się. Pojawił się problem. Okazało się, że nie mamy panów kuleczków. Dobrze grających i dobrze śpiewających. Naprawdę nie mogliśmy w całej Polsce znaleźć odpowiednich kandydatów. Z dziewczynami nie było wcale łatwiej. No i w związku z czym musiałem zmienić koncepcję. Więc sobie pomyślałem, że Boni będzie przecinkiem. Znaleźliśmy dwa przecinki. Jeden w ostatniej chwili zrezygnował. I w tym momencie znalazł się Boni kuleczka. Także teraz mamy miks. Mamy dwie panie kuleczki, jednego pana kuleczkę i pana przecinka. A księżna, księżna to jest bardzo intrygująca postać. Ona ma swoją tajemnicę. I te tajemnice ma na wielu poziomach. Także na poziomie kreacji aktorskiej. Zafascynowany talentem i głosem Piotra Kosowskiego, który był moim studentem, zatrudniłem go do roli kobiecej, do roli starej, starej arystokratki. Piotrek ma świetne doświadczenie w piosence aktorskiej. Doskonale prowadzi dialogi. I dlatego też zaprosiłem do roli księcia. Aktora, który na co dzień operuje tekstem, Mówionym, to jest dwóch aktorów: Paweł Strymiński i Marek Sadowski. Też troszeczkę po to, żeby pokazać śpiewakom operowym, jak można podawać tekst. Gdy już wybierzecie się na księżniczkę czardasza do Gdańska, spodziewajcie się wspaniałych choreografii. To zasługa Michała Cyrana, którego pracę miałem okazję poznać przy wielu produkcjach muzykalowych. Jak się okazuje, pomysł reżysera o zatrudnieniu Cyrana wcale nie był przypadkowy. Czym jest dzisiaj operetka? To tę operetkę powinien wystawiać. Dlaczego ta operetka zniknęła z repertuarów teatrów? Trochę nie chcą się do niej przyznać teatry operowe. Teatry muzykalowe też się nie chcą do niej przyznać i powinniśmy szukać, chyba, nowej formuły wykonawczej dla tego gatunku żeby on nam nie zdechł. Nie ma na Akademiach Muzycznych wydziałów operetkowych. Są muzykalowe, są wokalno aktorskie i operetkowych. Nie ma, a przecież ten gatunek wymaga zupełnie innych umiejętności, innej misji głosu, niż yy, się wymaga od śpiewaka operowego. Przecież kiedyś były stricte tylko teatry operetkowe, w których występowali tylko operetkowi wykonawcy. Taka mesalka. Gwiazda z początku XX wieku, gwiazda operetki warszawskiej. Ona nigdy w życiu nie śpiewała żadnej arii operowej. Ona miała specyficzną osobowość, specyficzny głos, który predysponował ją tylko i wyłącznie do, do operetki. A dzisiaj nie ma takich artystów, więc myślę, że musimy sobie na, na nowo zdefiniować operetkę. I stąd takie wyciągnięcie ręki z prośbą o pomoc do człowieka z musicalu, żeby te musicalowe jakieś elementy przeniósł. No to jest częsty zabieg wśród realizatorów obecnie, żeby posiłkować się właśnie ludźmi z innych żanrów. Reżyserzy filmowi biorą się teraz za operetkę. To znaczy, że teatry szukają ratunku dla tego, tego gatunku. W takiej hybrydzie realizatorów. Skoro autor choreografii został wywołany do tablicy, zapytałem Michała Cyrana o pracę nad operetką. Szczególnie ciekawiło mnie to, czy monumentalne schody rewiowe na scenie to wyzwanie, czy raczej fajny, inspirujący gadżet dla choreografa. Fajne, zdecydowanie fajne z tego względu, że możemy tę choreografię układać no nie na płasko, ale kaskadowo, a to daje zupełnie inne możliwości. Aczkolwiek trudnością jest to, że najczęściej przy produkcjach dostajemy je dopiero na ostatnim etapie produkowania show. To stanowi zazwyczaj największy problem. Jak pracuje się nad choreografią przy operetce? Szczerze mówiąc, nie zauważam jakichś wielkich różnic. Poza tym, że to, co dla mnie było zaskakujące, to jak czytałem partyturę, to faktycznie jest napisane moment. Tanc, czyli tutaj musisz w drogi choreografię ułożyć taniec, więc to jest takie trochę, trochę zaskakujące. Ale tak naprawdę nie różni się to aż tak mocno. No, największą różnicą jest to, że głównie te choreografie tutaj trzeba opierać na balecie, a nie to tak jak w przypadku musicali na całym zespole. Ponieważ no chór tutaj raczej stanowi chór z nazwy i, i z funkcji, czyli raczej śpiewa i nie jest skory do tańca, tak jak to jest w przypadku zespołów muzykalowych. No, dlatego trzeba te wszystkie sprawy załatwiać po prostu baletem. Nie, ja w ogóle przyznam, że to jest moje pierwsze w życiu spotkanie z operetką. Zarówno jeśli chodzi o, o układanie choreografii, jak i w ogóle no, to był dopiero powód, żebym tę operetkę jakkolwiek się z nią zapoznał, jakkolwiek przejrzał w ogóle, co to jest za materiał, w ogóle jeżeli chodzi o historię operetki, jeżeli chodzi o czym ona tak naprawdę ma być dla tego widza, bo do tej pory tak naprawdę to odkrywam. <laughs> przyznam, że czym dalej w las? Tym okazuje się być to coraz fajniejsze, no bo to rzeczywiście chyba ma być dobra rozrywa, i taką funkcję to ma pełnić, i mam taką nadzieję, że tutaj też taką funkcję będzie pełnić. Przyznam szczerze, że z choreografem nie mogę zgodzić się w jednej kwestii. Przyglądając się próbom do księżniczki Czardasza miałem jednak wrażenie, że chór opery bałtyckiej nie tylko śpiewał co potwierdza Agnieszka Długołęcka Kuraś kierowniczka chóru. Chór ma też bardzo interesujące zadania choreograficzno-aktorskie, które przyznam, w mojej ocenie są dla chóru wymagające, ponieważ połączenie ruchu ze śpiewem zwykle dla śpiewaków jest trudne. Generalnie mam wrażenie, że dla każdego człowieka jest trudne. Więc tym bardziej ja z ogromnym podziwem patrzę na to, co robi mój zespół na scenie. A zespół dobrze się tym bawi? Zespół, wydaje mi się, bawi się świetnie. Nie doszliśmy jeszcze do etapu, kiedy mamy kostiumy, w związku z czym zawsze bardzo czekam na ten moment, bo to jest takie... Otwarcie zupełnie nowej karty, i wydaje mi się, że kostiumy jest do tej scenografii, która jest, będą robiły naprawdę fantastyczną robotę. Od pracy chóru do muzyki bardzo krótka droga. Nad muzyczną stroną dzieła Kalmana czuwa Adam Banaszak, dyrygent i kierownik muzyczny spektaklu. Co numer to szlagie? To ponadczasowe arcydzieło to utwór, który od momentu swojego powstania właściwie budzi ekscytację i radość publiczności, dostarczając tego, co jest wielką potrzebą i rzadkością w teatrze czyli szlachetnej rozrywki. Słowo szlachetnej tutaj to, to jest słowo, którego używam bardzo celowo i bardzo świadomie ponieważ granica pomiędzy dobrym smakiem, dobrym gustem, szarmem, stylem tym, co jest prawem gatunku i tym, że, jak mawiają Anglicy, Frak dobrze leży dopiero w trzecim pokoleniu, a tanią rozrywką jest bardzo delikatna i bardzo krucha. W związku z tym ze wszystkich sił, ze wspaniałymi zespołami opery bałtyckiej w Gdańsku, z zaproszonymi solistami, staramy się. Sięgać i próbujemy dobiec do tego ideału właśnie pewnej szlachetności każdego numeru, który jest szlagierem i który jest niezaprzeczalnym operetkowym hitem, Kalman to kompozytor z całą pewnością fenomenalny i niezwykły sposób znający swój warsztat. Dość powiedzieć, że kiedy Jerzy Petersburski w międzywojniu chciał nauczyć się, czy właściwie udoskonalić w pisaniu najpiękniejszych, najbardziej wartościowych piosenek, a jak wiemy, napisał ich sporo, to właśnie. Do Kalmana pielgrzymował i właśnie u Kalmana pobierał nauki. Z drugiej strony mamy listy Giacomo Pucciniego, największego przecież twórcy w dziejach opery, który pisze do swojego wydawcy Giulio Ricordiego: Przyszli mi, proszę, kolejne partytury operetek Lechara i Kalmana. Z nich bowiem uczę się, jak pisać na głosy. Jeżeli tej miary twórca sięga do gatunku operetkowego, to mamy pewnego rodzaju dowód na to, że te wpływy nie są tak jednoznaczne i że operetka nie jest uboższą krewną opery, ale jest jej krewną trochę bardziej szaloną, trochę bardziej radosną i zwariowaną, ale jeżeli dołożymy wszystkich starań wykonawczych, no to pełnoprawną. Przypomnę, nagrania do tego odcinka powstały podczas ostatnich prób do premiery, dlatego na scenie mogłem jedynie zobaczyć niepełną scenografię i pojedyncze kostiumy. O pracy nad tą najbardziej zachwycającą oczy widza częścią spektaklu opowiedziała mi Hanna Wójcikowska-Szymczak, autorka scenografii i kostiumów. Omówiliśmy się z reżyserem, że cała rzecz dzieje się w Rewi w latach dwudziestych. W związku z czym, no, historycznie rzecz biorąc, starałam się, żeby, oczywiście no, jakby też na potrzeby współczesnej choreografii, współczesnej sylwetki i współczesnego gustu, bo bardzo trudno jest przeszczepić wiernie, zresztą umówmy się, no, teatr nie jest rekonstrukcją, prawda? Trudno jest przeszczepić wiernie pewne rozwiązania, ale chodziło mi raczej o taki żenry po prostu, bo to jest dosyć specyficzny język wizualny. Charakterystyczną cechą Rewi, jako powiedzmy gatunku scenicznego, jest pewna egzageracja. Tam wszystko musiało być bold, to wszystko musiało być duże, świecące, przerysowane bardzo często, intensywne. No jest sporo złota, jest sporo sztrasów. To jest ta gramatyka języka spektaklu rewiowego. Prawda? Jak popatrzymy na przykład na nie wiem, rewie amerykańskie Zygfilda, a myślę, że Ferry, który jest antreprenerem tego teatru, zapatrzył się w te amerykańskie wzorce, no to u Ziegfielda generalnie wszystko opierało się na wszystkim, co było glitter. Tak? To znaczy przede wszystkim co było lśniące i takie na przykład nieważkie jak pióra, które podkreślały powiedzmy ulotność tego, tego, tego obrazu. Bo pracowały, że tak powiem, no, z, z powietrzem w trakcie ruchu zupełnie inaczej niż jakieś inne elementy kostiumu. A już teraz czas na spotkanie z częścią obsady, którą podziwiać będzie można w księżniczce Czardasza w Operze Bałtyckiej. Fabrello, Sylwa. Och, jest to bardzo kolorowa? Myślę, że nie. Myślę, że Sylwa jest taką postacią dosyć przejrzystą. Ona jest prawdziwa w życiu, na scenie. Także wydaje mi się, że ona jest dosyć taką prawdziwą postacią w tym całym spektaklu. Co jest najtrudniejsze w kreowaniu tej postaci? No, myślę, że połączenie tych wszystkich elementów, czyli gry aktorskiej, śpiewu, tańca. Tak naprawdę czasami stajemy w linii z tancerzami profesjonalnymi, z naszym doskonałym zespołem Opery Bałtyckiej. I, yy, no i trzeba jakby, <laughs> trzeba im dorównać, także to są takie najtrudniejsze chyba momenty choreograficzne. Adriana Ferfecka, wcielam się w postać Sylwy. No to jest artystka, artystka, która jest pewna siebie, piękna, wspaniała, świetna, utalentowana I oczywiście zakochuje się, no i... Czyli historia Stara jak świat. Co jest najtrudniejsze w tej partii? Wydaje mi się, że połączenie różnych elementów, czyli tańca, choreografii, aktorstwa, mowy, plus w moim przypadku będzie tu jeszcze odrobina czegoś zupełnie nowego w operze, czyli pole dance. No i oczywiście. Najważniejsza rzecz, czyli śpiew, więc nie zapominajmy o tym, co jest najważniejsze. Tak więc połączenie tego wszystkiego razem nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale na pewno ciekawym. A jak było z ćwiczeniem, jak z przygotowaniami do właśnie tańca na różę? Trenuję już od jakiegoś czasu, więc to nie jest coś, co zaczęłam robić dla tego spektaklu. Przygotowywałam się z, z jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą poldenserką w Polsce, Zuzanną Kijanowską, wielokrotną mistrzynią świata w tym sporcie. Także rzeczywiście no, od jakiegoś czasu już pracowałyśmy razem i mam nadzieję, że efekty będą zadowalające. Jolanta Wagner, Sylwa Waresku. Pierwsze zderzenie z operetką, jeżeli chodzi o pierwszy plan. No ekscytacja, oczywiście nerwy, jak zawsze przed premierą, ale praca z, w takim towarzystwie to ogromna przyjemność. Myślę, że każda z nas jest zupełnie inna, ponieważ w tej inscenizacji są trzy sylwy, każda jest inna. Ja chyba jestem taka najbardziej poważna, w sensie dramatyczna. Co wynika z tego, jakim jestem głosem, bo jednak jestem sopranem dramatycznym i na co dzień walczę w cudzysłowie z, z takimi postaciami jak Toska, jak Aida i tak dalej, więc może to z tego wynika. Czy od strony technicznej ta partia jest bardzo wymagająca? Bardzo wymagające. Jeżeli ktoś mówi, że operetka jest czymś lżejszym, łatwiejszym, to jest w błędzie. Od razu to mówię: jest mnóstwo śpiewania, mnóstwo ruchu. Do tego takich technicznych zmian, pięć przybiórek kostiumu, który jest dosyć wymagający, no ale bardzo efektowny. Łukasz Gaj, Edwin, który odnalazł. Miłość, jak się okazało, miłość swojego życia. A jeżeli chodzi o samego Edwina, to dla mnie osobiście ogromna przyjemność, ponieważ jest również w tej produkcji jest przeprowadzony bardzo czytelnie, bardzo jasno, zgodnie z partyturą, zgodnie z zamysłem kompozytora, librecisty. Bardzo so, sobie to cenię, dlatego czystą przyjemnością jest granie takiej postaci. Czy księżniczka Czardasza może odczarować operetkę dla współczesnego widza? Oczywiście, że tak. Piękne kostiumy, hollywoodzka historia, filmowa historia, operetka pełna uczuć, pasji, namiętności, miłości, nienawiści. No i jak zwykle w operetce. Z fantastycznym happy endem. Monika Sandrowska i będę kreować partię nastki. Ja również Katarzyna Pawłowska, nastka numer dwa. Co to za postać? Bardzo ciekawa, taka będzie dość, dość kreskówkowa. Jedna tak, myślę, że jedna z najciekawszych, jak to opisał nam reżyser, gdy zaczynaliśmy próby. Nastka kocha życie, nastka kocha jedzenie, nastka się wgryza w facetów. No, jest odważną hrabianką, która ma dużo pieniędzy, może je wydawać na imprezy, jest pewna siebie. Bardzo ciekawa postać. Z tym wgryzaniem się facetów to tak w przenośni, czy dosłownie? Zobaczycie Państwo, nie będziemy zdradzać, ale będzie ciekawie, że tak powiem, ciekawie. Mhm. <grywa> Zobaczymy takie troszeczkę dwie odsłony. Jedną taką bardziej na luzie, wśród przyjaciół i drugą już w momencie takiego aktu miłosnego, uniesienia emocjonalnego, kiedy jesteśmy troszeczkę zadziorne, troszeczkę takie pościągnięte ale przy tym bardzo sensualne. Tak, także będą dwie odsłony. Dzień dobry, Aleksander Zuchowicz, tenor, kreujący w Księżniczce Czardasza Partię I postać hrabiego Bonifracego Kancianu, Wiernego towarzysza, przyjaciela i sekundanta Sylwii, który towarzyszy jej w każdym momencie jej poczynań artystycznych, na scenie, w Europie, w Ameryce. Oraz dzielnie kibicujący w jej wszelkich poczynaniach miłosnych. Bardzo dobry człowiek, po prostu. Złoty człowiek. Złoty człowiek. Przyjaciel, marzenie. Także myślę, że Sylwa jest wdzięczna losowi, że postawił kogoś takiego na jej drodze. Kogoś takiego, jakim jest właśnie e, hrabia Boni. Praca z Jerzem Znakowskim to jest wielka przygoda, fascynująca przygoda, dostarczająca niesamowitych emocji i wrażeń. Wszyscy bawimy się na próbach znakomicie. Jest doborowa obsada, znakomity zespół realizatorów. To wszystko sprawia, że praca z Jerzem oraz ze wszystkimi innymi realizatorami oraz członkami obsady jest wielką Przyjemnością i tak naprawdę świetną zabawą. I mam nadzieję, że ten radosny świat, który kreujemy i wykreujemy dla Państwa już tutaj na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku, również przeniesie się na widownię, że ta nasza radość zagości również wśród naszych wspaniałych widzów. I właśnie z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie Państwu polecić ten spektakl i zaprosić na spotkanie wraz z nami do naszego kabaretu, do naszej Rewi Czardaszowej. Łukasz Motkowicz. Feri. Jest to propero, który zarządza... Całym kabaretem, wariety. wie o wszystkim. Może nie, że podsłuchuje, ale przeczuwa pewne sytuacje, które mogą się za chwilę wydarzyć na scenie, znaczy na scenie, między postaciami, między, między relacjami, obserwuje ich i, i wie wszystko. Wie dużo o uczuciach, wie dużo o życiu, bo jest najbardziej doświadczoną osobą w tym całym teatrze. Praca jest wyśmienita, nie tylko z reżyserem, z dyrygentem, ale takie pierwsze doświadczenie, które miałem ja i również mój, mój kolega, to była praca z trenerem, od używania bicza. Jest to trudna sztuka. Trudniejsza niż wszystkie zadania reżyserskie czy muzyczne, które nam kierownik muzyczny, który próbował wyegzekwować. Ale najcięższa próba to jednak była praca z biczem. Nazywam się Piotr Kosewski i gram księżną Anhildę. Jest to duże wezwanie. Gram matkę głównego bohatera, która była kiedyś szansonistką, a teraz jest wielką panią hrabianką. I następuje po prostu demaskacja. Tej postaci, więc, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, kolorowa postać. Kolorowa, ale też przede wszystkim fantastycznie ubrana. Podziwiałem na próbie kostium, jak się pracuje w tym stroju. Dzisiaj jestem pierwszy raz w tym kostiumie, więc jest, jest zupełnie inaczej, jest, jest ciężko, ponieważ to jest długa suknia z trenem, a jak Pan zapewne widział, są też duże schody, po których często chodzimy. Ja czekam teraz właśnie na akt trzeci, w którym tańczę, więc myślę, że to będzie duże wyzwanie, no ale kostiumy są przepiękne, także cieszę się, że, że tak wyglądam. Najtrudniejsze jest chyba to, że że jestem mężczyzną, który gra kobietę. I taki był zamysł reżysera. Uważam bardzo ciekawy, i da, no to, to jest główne wyzwanie, żeby, żeby zagrać jednak kobietę i, i wcielić się w postać matki, żony. Marek Sadowski, niezwykle miło mi u Państwa gościć. Moja postać, książę Leopold. Ojciec jednej z głównych postaci. On zdecydowanie odziedziczył geny po matce. Na swoje własne szczęście dzięki temu jest wysoce estetyczną osobą. Wizualnie głos ma wspaniały, ikona. Obaj są ikonami wschodzącymi, oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale nimi zostaną już niedługo. Wydaje mi się, że to jest niezwykle niedoceniany gatunek, a jest na niego wielkie zapotrzebowanie. Wielkim zadziwieniem dla mnie jest to, że w stolicy nie mamy takiej stałej sceny wystawiającej spektakle z tego gatunku. Widzowie chętnie się pojawiają, kiedy tylko gdzieś zjawi się tego typu tytuł, jak ta nasza księżniczka. I daj nam Boże, aby to się znowu intensywnie aktywowało w Polsce. Dołączam do tego pobożnego życzenia. Udało się odkryć przed Wami nieco sekretów gdańskiej księżniczki, na koniec mała sonda. O dziele Kalmana mówi się, że to niekończąca się lista szlagierów. A gdyby tak wybrać numer jeden tej listy przebojów, pan reżyser Jerzy Snakowski, bardzo proszę. To jest pieśń Sylwy, numer piąty: Nie szukaj szczęścia. To jest leitmotiv w ogóle e, Sylwy. My tam do dodaliśmy w jednym momencie, jak ona się pojawia w drugim akcie, żeby podkreślić, że to jest jej melodia. Ona powraca później jeszcze w trzecim akcie, w nieco zmienionej formie. To przepiękna melodia. Naprawdę Kalman. To był mistrz, to był mistrz gatunku. Tu nie chodzi o same melodie, ale sposób, w jaki instrumentował, w jaki budował te konstrukcje muzyczne. Naprawdę, to był mistrz. Kalman to był mistrz. Kierownik muzyczny Adam Banaszek. To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo rzeczywiście sama konstrukcja pierwszego aktu no to każdy z tych numerów jest hitem grywanym często w wersjach koncertowych, jeśli by spojrzeć na repertuar koncertów sylwestrowych czy noworocznych, powtarzanych w teatrach operowych całego świata. No pewnie największym przebojem e, operetki jest walczyk, co się dzieje o szaleje, który był odpowiedzią Kalmana na e, Lechara usta milczą dusza śpiewa z wesołej wdówki, moim zdaniem udało mu się przebić. Tamten hit. Natomiast jeśli chodzi o pewnego rodzaju wartość muzyczną, to wielki duet Sylwy Jedwina z drugiego aktu, no to jest pewnego rodzaju wyraz emocjonalnie tak dojrzały, tak poruszający, tak piękny, tak melodyjny przy tym wszystkim, że za każdym razem muszę powiedzieć, że czuję pewnego rodzaju drżenie serca, gdy prowadzę ten muzyczny fragment. Anna Fabrello. Artystki z wariata chyba to jest taki najbardziej nośne, popularne i, i ja też gdzieś go ciągle mam w uchu po próbie. Adrianna Ferefecka. Chyba nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo w każdym znajduję coś, co, co mi się podoba. Świetnie się bawię wykonując te partie, śpiewając każdy numer, więc właściwie nie ma numeru jeden. Całość jest moim numerem jeden aktualnie. Jolanta Wagner? Och, na pewno duet y, fraków. Przepiękny duet, wymagający wokalnie, ale uważam, że ma w sobie tak najwięcej uroku i jakiejś takiej dramaturgii, którą ja bardzo lubię. A jaką jedynkę na naszej liście widzą nastki Monika Sędrowska i Katarzyna Pawłowska? No myślę, że takim czołowym no to jest jednak mimo wszystko ten Czardasz sylwy, który otwiera jakby całą operetkę. Ludzie to kochają, ludzie to rozpoznają. Oczywiście naprawdę przebojów jest wiele, bo to jest miłość właśnie to jest też nastki duet z Bonim. Artystki z Wariete, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Jakże mam ci wytłumaczyć duet. Naprawdę publiczność to kocha i, I, zna. I zna właśnie dokładnie. A to jest ważne. Dla mnie ulubiony to chyba tercet jej mam w połączeniu razem z choreografią, i jakby ten tekst, który sam w sobie jest już taki ciekawy i, i tajemniczy, a przy okazji ten układ choreograficzny, który jest wspaniały, to jest chyba mój ulubiony utwór z całego, z całego dzieła. tak. Łukasz Gaj. Muszę powiedzieć, że to duet tłumy fraków wykonywany właśnie z Sylwą przez Edwina i Sylwę, ale moim takim drugim, a może równie ważnym, bardzo ulubionym momentem to jest moment, kiedy ferry śpiewa do Edwina i do Sylwy. Swoistego rodzaju błogosławieństwo. Jest to przepiękne śpiewanie, przepiękna orkiestracja. Bardzo lubię ten moment. Aleksander Zuchnowicz, który utwór wybiera na szczyt naszej listy przebojów księżniczki Czardasza? Nie, proszę Państwa. Przebojem numer jeden nie jest absolutnie żaden z Czardaszów Sylwii. Nie jest to żaden duet miłosny z Sylwii z Edwinem. Absolutnie szlagierem numer jeden jest oczywiście piosenka Aria Solowa Boniego. Tak całkiem bez dziewczątek na nic świat, bez słońca nie zakwita żaden kwiat. Szanowni Państwo, umówmy się, to właśnie dla wysłuchania tego przeboju przyjdą Państwo do opery bałtyckiej na premierę księżniczki Czardasza. Łukasz Motkowicz. Mój prywatny, który również y, lubię wykonywać jako Edwin, są to tłumy fragów. Marek Sadowski? Ta głupia miłość. Ale to ze względu na to, że wykonujemy tę piosenkę w kilka osób. Wszystkie tutaj sągi są znakomite, niosą kilkudziesięciu muzyków, do tego wspaniałe głosy. To działa. A numer jeden na Piotra Kosewskiego? No oczywiście ten, który śpiewam ja. Nie, oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast śpiewa to też Sylwa. Ja, ja potem też jakby chcę udowodnić, że jestem lepsza od, od tej księżniczki Czardasza i zostaję cesarzową Czardasza. Więc kobietka, sprytny czart. Myślę, że, że to, to na pewno zapadnie naszym widzom w pamięci. Ciekaw jestem, jaki wasz jest numer jeden księżniczki Czardasza. Jeśli macie ochotę, napiszcie o tym w komentarzach na Facebooku. I Instagramie. 12 maja, premiera księżniczki Czardasza w reżyserii Jerzego Snakowskiego, który dodajmy debiutuje tu jako reżyser. Serdecznie zapraszam do Opery Bałtyckiej, a za pomoc w realizacji odcinka dziękuję Arkowi Gancarzowi z działu promocji. I pamiętajcie, oto tajemnica operetki, z głupoty biorą się kłopoty. Zapraszam na trzeci odcinek podcastu. Tym razem spotkamy się w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie, gdzie trwają przygotowania do premiery Krainy Uśmiechu Franza Lechara. Dodaj ten podcast do ulubionych subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. Obserwuj operetkowe info na Facebooku i Instagramie. Maciej Gogołkiewicz, do usłyszenia.